Witamy panią Danusię w Tusinku. Nadal z Tusinka będziemy robić świadectwa i wywiady różnych osób, które tutaj się znajdują razem z nami. I mamy kolejną bardzo ciekawą osobę, panią Danusię. Dzień dobry, pani Danusiu. Witam serdecznie. Pani Danusiu, przyjechała pani do Tusinka. Pani nam opowie, po co pani przyjechała, czy się pani tu podoba, jak pani wcześniej jadła i w jaki sposób przygotowywała się do postu? No można powiedzieć, że post mnie już od dawna interesował, tylko zamierzenia były takie ciągle oddawane, oddalane w czasie, prawda? No tak. Próbowałam różnych diet, takich bezglutenowych, teraz przed świętami byłam na diecie bezcukrowej, no i teraz akurat wyszła możliwość wyjechania na... Zupełnie pani cukru tak. Nie jadła, tak? Tak, zupełnie, tak. Nawet patrzyłam na etykietę. Da radę wytrzymać, tak? Da radę. Gorsze są pierwszy tydzień, a później... Pierwszy tydzień. Tak, pierwszy tydzień. Bo słyszałam, że 4 tygodnie, żeby zupełnie zapomnieć o to tym cukrze. To sobie trzeba w głowie zakodować wszystko. Tak, tak. Wszystko jest w głowie, tak, dokładnie. Wszystko jest w głowie. No i także jestem z przyjazdu, jestem bardzo zadowolona. Prawdę powiedziawszy, to ja tu jem więcej niż w domu. No tak, jedzenie jest pyszne, tak, prawda? Jest pyszne, nikt w domu sobie tyle surówek nie robi. Tak, tak, nie ma takiej mobilizacji. A tutaj jest i gotowane, i surówki różnego rodzaju, i owoce, i naprawdę ja się nie czuję głodna. Super, a pani powie, na co pani choruje? To znaczy największą taką moją dolegliwością to też były właśnie sprawy kręgosłupa, stawów i zatoki. No i dlatego też między innymi ćwiczę tai chi od wielu lat, bo dwa razy miałam tak wypadnięty dysk, że groziło mi wózek inwalidzki. Dwa razy i byłam, te tai chi pani pomaga? Tak, sparaliżowana od połowy w dół. Także powiedziała pani rehabilitantka, że jeszcze trzeci raz i wózek mnie czeka. No i to między innymi właśnie zaczęłam ćwiczyć tai chi. I na tai chi właśnie między innymi zainteresowałam się gotowaniem według 5 przemian Anny Cisielskiej, gdzie właśnie ta koleżanka, co mówiła przed chwilą o przyprawach, że jest ważna kolejność podawania, że przyprawy są bardzo ważne w naszym życiu, prawda, w gotowaniu, w kuchniu i zdrowiu, bo to wszystko lepiej jest trawione, lepiej jest, nie tylko smakuje, ale jest, służy naszemu zdrowiu. I to jest filozofia. Pani mówiła mi wcześniej, że zależy też, jak podajemy te przyprawy. Tak, tak? Kolejność, kolejność jest. Kolejność. Trzeba, to jest wiedza, którą się nie da tak przekazać jednym, dwoma słowami. To trzeba kupić sobie książkę. A jaką tą książkę? To polecimy od razu. Filozofia zdrowia i filozofia życia. Jak, to jest nie tylko o przyprawach, kto ale. Kto napisał? Anna Cisielska. Anna Cisielska. Tak. Filozofia zdrowia i filozofia życia. To są dwie książki, tak. Gdzie właśnie mówi się też i o kolorach, o emocjach, nie tylko o przyprawach i kolejności. Bo trzeba wiedzieć, że każde zioło, każda natura, każda potrawa ma swoją naturę. Na przykład nasza zwykła woda przygotowana, taka jest, ma naturę słoną, a już po przygotowaniu ona zmienia naturę na gorzką. No tak. Także że to jest cała wiedza, którą trzeba niestety. No to ciekawe, tak. Ciekawe, bardzo tak. Ciekawe. I że... ile czasu ma pani zamiar wytrzymać na tym poście? No bo ja tu jest 10 dni, tak? Tak, tu 10 i planuję sobie właśnie jeszcze przedłużyć przynajmniej 2 tygodnie, bo nie wiem, czy dłużej dam radę. No zobaczymy, jak będę się czuła, tak? Bo, tak. Bo dlatego, że ja jestem już kobietą a na emeryturze. A chodzi pani na te zajęcia, co tutaj są organizowane i jak one? Fajnie? Co to w ogóle są za zajęcia? To znaczy chodzimy z kijkami, tutaj gimnastyka poranna, ale oprócz tego ja ćwiczę sobie z koleżanką swoje tai chi i no teraz... Szkoda, że jej tu nie ma właśnie. A ćwiczyliśmy przed chwilą sobie cały ciąg i pani, która prowadzi gimnastykę i się zainteresowała tym naszym ciągiem. Bo to jest gimnastyka, która usprawnia też stawy i działa holistycznie i wycisza umysł, tak? Super. Bo to działa i na umysł i na ciało i też usprawnia wszystkie wewnętrzne narządy, tak? Że teraz ćwiczymy formę z wachlarzem i z mieczem, wyższa forma. No proszę, tak. muszę tam do was iść na te ćwiczenia. Kiedy macie te ćwiczenia? O której godzinie? No to się umawiamy i... Tak, po posiłku umawiacie się o której godzinie, tak? No to ja muszę wpaść do was na te ćwiczenia. Bardzo zapraszam. Jak wy tam ćwiczycie i co wy robicie, żebyśmy tylko dobre światło
mieli, to może nagramy je. Tak. Co wy myślicie, panie, na to? Proszę bardzo, nie mamy nic przeciwko. Także widzimy się na ćwiczeniach tai chi. Dziękujemy pani Danusi serdecznie za wywiad i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo.